Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam dzisiaj w gorąco pana marszałka Piotra Całbeckiego. Pan marszałek przybył do nas z dobrymi wieściami, bowiem pewnie jak Państwo wiecie, niespełna kilka tygodni temu nasze województwo wynegocjowało środki na kolejną perspektywę unijną. To kolejne miliardy złotych, które wpłyną do budżetów miast, miasteczek, ale także do budżetu województwa naszego, ale także i będą dzięki tym środkom realizowane duże projekty inwestycyjne w Grudziądzu. Przypomnę, że w ostatnich latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej, niebawem będziemy obchodzili 19. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w naszym mieście zrealizowaliśmy projekty przy wsparciu środków z Unii Europejskiej za ponad miliard złotych. To jest dokładnie 1 100 000 000 zł. W ostatniej perspektywie wartość tych projektów wyniosła prawie 500 000 000 zł. Oczywiście czekamy, aby te kolejne środki do nas wpłynęły i to w wysokości nie mniejszej niż do tej pory. Mamy ambitne projekty, o tym będę mówił na sesji Rady Miejskiej, a o szczegółach też, jak te środki będą wpływały do naszego miasta, do naszego województwa, będzie oczywiście mówił pan marszałek. To tyle tytułem wprowadzenia. Panie marszałku, proszę bardzo. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Dziś jest zorganizowane spotkanie z radnymi Rady Miasta Grudziądz. I ważne jest, aby w tak ważnym miejscu, w tak ważnej miejscowości i mieście, jakim jest Grudziądz, powiedzieć wszystko to, co dotyczy tej części województwa, nie tylko Grudziądza, ale całej północnej części naszego regionu. Jest to bez wątpienia stolica rozwojowa dla tej części regionu. No i Grudziądz, który podejmuje ogromny wysiłek bycia lokomotywą rozwojową tej części regionu, może liczyć na kolejne duże wsparcie w realizacji tego zadania. Wiemy, że obowiązkiem prezydenta każdego miasta i wójta jest to, czy starosty, dbać o swoich mieszkańców. My jednak patrzymy na rozwój całego regionu, no i wyznaczamy centra, które biorą na barki znacznie większe obowiązki niż najczęściej małe środowiska, małe gminy. Pan prezydent wspomniał o tym, że za nami już bardzo długa droga. Nasza obecność w Unii Europejskiej to nie tylko środki finansowe, ale to jest tak naprawdę metamorfoza jakości naszego życia. Przypomnijmy sobie jeszcze czasy, kiedy w Grudziądzu mieliśmy do czynienia z bezrobociem blisko 30%, kiedy firma po firmie upadały i naprawdę nie było wtedy nikomu wesoło i do śmiechu, kiedy rozmawialiśmy o ogromnych problemach o charakterze konstytutywnym. Dzisiaj Grudziądz jest zupełnie w innym miejscu. Przecież inwestycje, które my współfinansowaliśmy, czy projekty miękkie, to nie wszystko. Budowa autostrady, włączenie Grudziądza do krajobiegu sieci TNT, budowa S5, plany na przyszłość, wydłużenia tej inwestycji w kierunku Warmii i Mazur, być może budowa ważnych węzłów, nowych linii kolejowych. Ja mogę zapewnić, że będziemy zabiegać o to, co nie jest naszym zadaniem własnym, ale będziemy o to zapewniać i również współfinansować elektryfikację dzisiaj istniejących linii kolejowych w Grudziądzu, to znaczy z Torunia, jak i w kierunku Laskowic w pierwszej kolejności. Więc są to zadania, które realizowane są w otoczeniu Grudziądza i mają na pewno również wpływ na to, jak żyje się w samym mieście. No, a wracając z powrotem do Grudziądza, chcemy też budować jego rangę i oddziaływanie, lokując instytucje, które mają charakter czy rangę wojewódzką. No już niedługo rozpoczniemy realizację inwestycji budowę naszego Centrum Edukacji, nazywanego roboczo Młynami Wiedzy.
To jest instytucja wojewódzka, która już realizuje swoje zadania tu w Grudziądzu. Mamy również zamiar zmodernizować, doposażyć nasz ośrodek kształcenia kierowców, ale również myślimy o współpracy z wyższymi uczelniami po to, aby wrócić do statusu Grudziądza jako miasta, w którym prowadzona jest, ma siedzibę ważna, nie mogę dziś jeszcze o tym zapewnić, ponieważ nie mam takich kompetencji upoważnień, ale będzie zlokalizowana ważna, wyższa uczelnia, jej filia właśnie w Grudziądzu. Wrócimy wręcz do dobrej tradycji akademickości, rozwoju akademickości miasta. Cóż, 500 000 000 zł wydaje się, że to jest sporo pieniędzy, ale kiedy podzielimy te zadania na tą kwotę na konkretne zadania, okaże się, że może i ta jest jeszcze niewystarczającą. Mówimy tu o inwestycjach w różnych obszarach. Tutaj pan prezydent na sesji opowie o tym, co chciałby zrealizować dzięki tym projektom. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno te, które uzgodniliśmy, już znajdą się w katalogu naszych priorytetów i będziemy je wspierać. Za to bez wątpienia trzeba też apelować o większą atencję ze strony rządu i dostrzeżenie potrzeb Grudziądza z perspektywy centralnej. I tu będziemy na pewno się zwracać z apelem do decydentów, do rządu, do parlamentarzystów, no aby mogli nam też zadeklarować równie poważną propozycję rozwoju, współpracy. No i myślę, że te dwa obszary, jeżeli się spotkają w przyszłości, no zapewnią Grudziądzowi kolejne lata dobrej prosperity i rozwoju. Dużo się zmieniło, chcę tylko podziękować panu prezydentowi, opanował sytuację w szpitalu. Pamiętamy, jakie były wielkie perturbacje. Wciąż ten problem jeszcze gdzieś się tli. My w miarę naszych możliwości finansujemy co chwilę jakieś zakupy inwestycyjne w szpitalu. Przecież w ostatnich latach i OIT, i wyposażenie, nowe, czy nie tylko sterylizatornia, to są dziesiątki milionów złotych, które przeznaczyliśmy w ostatnich kilku latach na doposażenie tego szpitala. Wiemy jednak, że czekają ten szpital jeszcze wciąż kolejne inwestycje. Na pewno będziemy jeszcze w tej perspektywie budżetu unijnego starali się wesprzeć rozwój tej niezwykle ważnej placówki. No i też mam nadzieję powrócimy kiedyś do rozstrzygnięć, być może przez pandemię na chwilę zatrzymanych zmian czy wsparcia przede wszystkim szpitala. Tutaj mam na myśli no, pomoc rządu, bo przecież o taką kilka razy występowaliśmy wspólnie z panem prezydentem, aby dokonać gruntownej restrukturyzacji zadłużenia szpitala. Chociaż, no, tak jak powiedziałem, chcę bardzo pogratulować i pochwalić panu prezydentowi za trafne decyzje i personalne, ale organizacyjne, które sprawiają, że nie obciążając budżetu gminy, miasta, ten szpital funkcjonuje, realizuje swoje zobowiązania i chylę czoła za ten wielki wysiłek. Czy może pan, panie prezydencie, wymienić z trzy te najważniejsze, takie sztandarowe wasze pomysły na rozwój Grudziądza za te pieniądze? To znaczy mówimy tutaj jeszcze o tej perspektywie, która nie została rozliczona, czyli do końca tego roku, i mówimy tutaj o kwocie do 100 milionów złotych, z czego największa kwota, około 25 milionów złotych, miałaby być przeznaczona na zakup nowych autobusów elektrycznych, które już rozpisaliśmy przetarg i jest szansa, oczywiście po zakończeniu całej procedury konkursowej u marszałka, że one trafią do Grudziądza. Dalej mówimy o termomodernizacji naszych obiektów oświatowych. Mówię tutaj o szkole podstawowej numer 17, o przedszkolu na ulicy Dworcowej. Mówimy też o budowie ścieżki rowerowej. Chodzi tutaj o ścieżkę rowerową między innymi wzdłuż ulicy Miłoleśnej, a także ulicy Granicznej i
o projektach, o konkursach, to o czym mówił pan marszałek, o konkursach dotyczących wyposażenia szpitala. Tutaj mówimy o kwocie do 50 milionów złotych. My jesteśmy na to przygotowani. Te konkursy się pojawią. I to jeszcze mówimy w tym roku, czyli o tej perspektywie, która się kończy, bo jak to często bywa, właśnie w końcówce perspektywy pojawiają się jeszcze środki, które są zwalniane. Tutaj pan marszałek musiał o szczegółach powiedzieć, zwalniane z innych projektów, gdzie środki zostały niewykorzystane. A odpowiadając na pana pytanie, ja tak je zrozumiałem, tę nową perspektywę i tak, wielkie inwestycje. No, pan prezydent, myślę, najlepiej to zrobi. Ja też mam je w pamięci i wiem o nich, dlatego że kiedy przygotowywaliśmy się do zgłoszenia do Unii Europejskiej naszego projektu, nowego projektu funduszy europejskich dla Pomorza i Kujaw, bo tak się nazywa nowy program operacyjny, już nie regionalny program operacyjny, ale europejskie fundusze dla województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to nowa, pełna nazwa tego programu. Negocjowaliśmy ten program oczywiście z myślą, bagażem projektów zgłoszonych do realizacji przez miasto Grudziądz również. Więc zablokowane są te niejako pieniądze w tej nowej perspektywie, ale pan prezydent. Mamy tutaj kilka takich sztandarowych projektów. Powiem tylko o tych takich największych projektach. O budowie hali widowiskowo-biznesowej. To jest to, co jest, projektujemy na osiedlu Rządz. Od dłuższego czasu jesteśmy do tego przygotowani. Chcielibyśmy na to pozyskać środki nie tylko z funduszy europejskich, ale też i z funduszy rządowych. Być może też z budżetu województwa. To jest duży projekt, dzisiaj określany na kwotę około 300 milionów złotych. Z torem kolarskim, tak? To jest też bardzo ważne, dlatego że jesteśmy kolebką sportów właśnie kolarskich. Kolejna rzecz, bardzo ważna z punktu widzenia Grudziądza, to rozbudowa trasy średnicowej. Pewnie jak Państwo wiecie, przebieg S5 jest przesądzony, że będzie to przebieg południowy. To powoduje, że no, na pewno wzrośnie ruch na naszej trasie średnicowej i trasa średnicowa musi być rozbudowana o kolejny pas, rozbudowana o ronda. Też jesteśmy do tego przygotowani. Składaliśmy tutaj swoje wnioski do tak zwanego Polskiego Ładu. Tam się nie udało, no ale nie wyobrażam sobie, aby w momencie, kiedy będzie oddawana S5, strategiczna inwestycja, no to też oczywiście musi być oddawana jednocześnie rozbudowa trasy średnicowej. Pan marszałek ma to, o czym mówił, ma bardzo ważną inwestycję, to jest też kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowane właśnie w centrum, nasze centrum edukacyjne, czyli w młyn, który no nie tylko będzie że zrewitalizowany jako obiekt, ale będzie też nowoczesnym centrum edukacyjnym. W ramach tak zwanego ZIT-u, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie powołaliśmy stowarzyszenie, to już działa, ma swój zarząd, miasto chce pozyskać kolejne 90 milionów. To są miliony przeznaczone na rewitalizację naszych spichlerzy, także na takie wspólne działania z gminami, które wchodzą w skład ZIT-u. Chociażby tu chodzi o rozwój szkolnictwa branżowego, które jest bardzo ważne z punktu widzenia pozyskiwania inwestorów. Chodzi też o rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, które uczynią, że te ścieżki rowerowe będą spójne, będą łączyć Grudziądz z gminą, czy to Dragach, czy gminą Grudziądz, wiejską gminą Grudziądz, czy Radzyniem Chełmińskim, więc to jest kolejna cała grupa projektów. Oczywiście także szpital, no bo tu chcemy pozyskiwać środki, szpital jest naszym oczkiem w głowie i jakby cały czas czekamy na rozwiązania systemowe, które no, tak jak Państwo wiecie, one są przekładane w czasie, ale mam nadzieję, że w końcu te rozwiązania wejdą i też spowoduje to, że szpital no, będzie tą jednostką taką wiodącą, będzie mógł też pozyskać no, środki na dalszy rozwój. Mówimy też o budowie mostu północnego, to pan marszałek tutaj wspomniał o budowie szprych kolejowych, ale jest szansa, kiedy te szprychy będą projektowane, a w tej chwili już jest wyłoniony wykonawca tak zwanego STEŚ-u na przebieg szprych kolejowych i tu wraz z gminami, które tworzą ZIT, ale też i wchodzą w skład ZIT-u, ale także są, myślę, żywo zainteresowane tym, aby w Grudziądzu, znaczy
no, w północnej części Grudziądza, bo niekoniecznie przebieg jest przez samo miasto Grudziądz, powstał tak zwany most północny w tym samym korytarzu, w którym projektowany jest przebieg szprychy kolejowej. Tu rola marszałka jest bardzo ważna, ponieważ włączenie przyszłościowe tego mostu byłoby w krwiobieg dróg wojewódzkich i dlatego przychylność pana marszałka jest, myślę, też bardzo, bardzo ważna dla tej ważnej, strategicznej inwestycji dla Grudziądza. Więc plany mamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Nie powiedziałem jeszcze o rozbudowie sieci tramwajowej, o modernizacji sieci tramwajowej. To kolejny duży projekt. To dotyczy przebudowy sieci tramwajowej od Alei 23 stycznia w kierunku ulicy Dworcowej wraz z rozbudową w kierunku ulicy Rapackiego. I druga jakby ścieżka rozwoju to jest w kierunku osiedla Niszek. Tak? To są w tej chwili dwa kierunki rozwoju sieci tramwajowej wraz z zakupem oczywiście kolejnych wozów tramwajowych. Przypomnę, że w tej perspektywie kupiliśmy po 35 latach dzięki właśnie środkom marszałkowskim pierwsze 4 nowe składy tramwajowe, częściowo niskopodłogowe. Mam nadzieję, że w przyszłości tych wozów tramwajowych pojawi się jeszcze więcej. A więc te plany są bardzo, bardzo rozbudowane. To wszystko zależy od pozyskiwania środków, no ale te miliardy, które spłyną do województwa, no na pewno jakaś duża część tego tortu spłynie także do Grudziądza i z tego się bardzo cieszymy. Panie prezydencie, jeszcze dopytam, przepraszam, jeśli mogę, bo dzisiaj jest sesja nadzwyczajna. Jak radni reagują na te plany inwestycyjne? Czy jest zgodność w Radzie, czy są jakieś inne pomysły? Myślę, że jest zgodność, dlatego że to są projekty ponad podziałami politycznymi. Jeżeli mówimy o rozbudowie sieci tramwajowej, jeżeli mówimy o budowie tej hali, o której się mówi od dłuższego czasu, to są projekty centrotwórcze, które znaczy mają, czy mówimy o akademickości naszego miasta, to są, czy o rozwoju szpitala. To są wszystko projekty absolutnie apolityczne. My jesteśmy samorządowcami, więc nam zależy bardzo na rozwoju miasta. Myślę, że w tym przypadku politykę odkładamy gdzieś bardzo, bardzo głęboko. Ja może jeszcze wspomnę być może o nie najważniejszych obszarach, chociaż ten jeden na pewno jest bardzo ważny. Zapominamy o stałej pomocy dla przedsiębiorców, którą organizujemy też wspólnie z panem prezydentem w formie udzielanych pożyczek nisko oprocentowanych oraz gwarancji kredytowych. Łącznie już policzyliśmy, tylko w tej perspektywie, czyli od 2013 roku, udzieliliśmy tu dla przedsiębiorców w różnej formie wsparcie w wysokości przeszło 50 milionów złotych. To są pieniądze, które trafiają do krwioobiegu gospodarczego i to właśnie to sprawiło, że na przestrzeni ostatnich 15 lat PKB wytwarzane przez przedsiębiorców w sektorze produkcyjnym wzrosło 4-krotnie w Grudziądzu. To są wymierne wskaźniki GUS-owskie, które oczywiście realizujemy za pomocą najprzeróżniejszych, osiągamy dzięki wsparciu w najprzeróżniejszych obszarach, ale wiemy, że te pieniądze są wypracowane po prostu przez grudziądzki biznes, przez lokalnych przedsiębiorców, którzy to wsparcie między innymi otrzymują z naszych środków. No i obszar drugi to kultura. Mówimy dużo o nowej instytucji kultury, jaką będzie Centrum Innowacyjnej Edukacji, ale pamiętajmy, że do tej pory w Grudziądzu zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze, chociażby w renowację teatru, ale i innych dóbr kultury, czyli spichlerzy, ale też i innych zabytków nienależących do miasta, a do innych właścicieli. Łączna ich wartość to kilkadziesiąt milionów złotych w ostatnich kilku latach. A i będziemy to kontynuować. To są ważne obszary, w które inwestujemy coraz więcej środków, unijne jak i własne. A jeszcze taki smaczek na koniec. No bardzo się cieszę z pewnego projektu, który w tym roku zaczniemy właściwie realizować, nie my, ale Caritas, bo wiem, że otrzymał z dużą bonifikatą grunt, na którym no, podjęliśmy już decyzję, wesprzemy finansowo realizację inwestycji budowy magazynu żywności, banku żywności, niezwykle potrzebnego, który też sytuuje Grudziądz na mapie
instytucji, które są lokowane w tym mieście, bardzo wysoko, bo takich banków, tak nowoczesnych właściwie nie ma w Polsce. To będzie pierwszy tego typu bank, który realizuje zadania, bo ktoś może zarzucić jakiś kościelny kolejny projekt, nieprawda. Caritas jest usytuowana w Komisji Europejskiej jako jedna z instytucji zarządzających żywnością, która wraca do ubogich poprzez, jako wycofywana z użytku ze względu na termin ważności, wraca do osób potrzebujących i jedna z instytucji w Europie upoważnionych do przeprowadzania takiego procesu jest właśnie Caritas. I w tym właśnie przedziale Caritas otrzymuje dofinansowanie, lada dzień rozpocznie się inwestycja. Ja bardzo się cieszę właśnie, bo to jest inwestycja, którą wyczekujemy od kilkunastu miesięcy. Rzeczywiście samorząd za zgodą radnych przekazał działkę pod budowę tego magazynu dla Banku Żywności z dużym upustem, 99%, ale Caritas otrzymał w tej chwili wsparcie od marszałka w wysokości prawie 5 milionów złotych, z tego co wiem. I ta inwestycja ma ruszyć na przełomie kwietnia i maja. Wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Caritasu, więc kolejna inwestycja, kolejne środki, które właśnie będą zainwestowane w Grudziądzu. Przypomnę, że na nieco odmiennych, ale też z upustem zasadach działki otrzymało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwioleśnictwa i ta inwestycja też bardzo strategiczna, ważna. Warto też kilka milionów złotych. No właściwie już jest ukończona i już funkcjonuje ten ośrodek drobnej kosmetyki. Jeszcze prace tam trwają. No więc to jest też, zobaczcie Państwo, prawie, nie chcę powiedzieć, 10 milionów zainwestowanych środków w Grudziądzu przez podmioty zewnętrzne, ale bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców i funkcjonowania miasta. Mówiąc o warstwie społecznej, już naprawdę kończę, należy podkreślić wielki też wkład najprzeróżniejszych podmiotów z Grudziądza w tworzenie domów dziennego pobytu dla seniorów oraz klubów seniorów. Łącznie w regionie utworzyliśmy ich przeszło 200 z środków unijnych, które my dysponujemy. Między innymi tu w Grudziądzu kilka takich miejsc już powstało. Pętując, Grudziądz się rozwija, jest na bardzo dobrej, dynamicznej ścieżce rozwoju. No, należy trzymać kciuki, aby tak dalej było.